Cześć, tu Ernest! Za miesiąc premierę będzie miał nowiutki film Star Wars. To daje nam dużo czasu na spekulacje na temat kolejnej porcji świetnej nowej zawartości do Fortnite. Na premierę gry Star Wars Imperium obrało wyspę Fortnite jako ich następny cel, gdzie zesłali sztormowców, aby przywrócili porządek w galaktyce. Z okazji ich odwiedzin możemy kupić ubiór szturmowca, albo odebrać go za darmo po zakupie gry Star Wars. To już jest samo w sobie bardzo fajne. Jednak w uniwersum Gwiezdnych Wojen są tony innych superowych rzeczy, które chyba każdy z nas chciałby zobaczyć w Fortnite. W tym filmiku przedstawię wam kilka ciekawych pomysłów na to, co jeszcze mogłoby trafić na pole bitwy. Na miejscu czwartym są tryby okresowe. Pewien użytkownik Reddita wstawił post na ten dokładnie temat. Wyjaśnił w nim on swój pomysł na tryb okresowy o tematyce Gwiezdnych Wojen. Cała zabawa polegałaby na tym, że są dwie drużyny. Jedna drużyna to jasna strona, a po drugiej stronie ciemna strona. Obie drużyny miałyby dowódcę. Po jasnej stronie byłby to jakiś Jedi, a po złej stronie mógłby to być sam Darth Vader. Jeśli któraś drużyna straci swojego dowódcę, tracą oni możliwość odradzania się. Jedi, dowódca drużyny jasnej strony, posiadałby 3000 punktów zdrowia i osłony. Specjalną bronią Jedi jest nic innego jak miecz świetlny. Dodatkowymi zdolnościami mógłby być super skok i bardzo szybkie bieganie. Drużyną ciemnej strony dowodziłby Darth Vader. On tak samo walczyłby przy użyciu miecza świetlnego i mocy, ale jego ruch byłby ograniczony do szybkiego marszu. W ramach rekompensaty za wolniejsze poruszanie się miałby więcej punktów zdrowia i osłony, na przykład w sumie 5000. Obaj dowódcy powinni mieć włączone odzyskiwanie osłony co każdą likwidację. Przynajmniej 100 co likwidację, a maksymalnie może 1000 osłony. Podobnie jak w trybie, który powstał dzięki współpracy Fortnite z filmem Avengers Koniec Gry, reszta graczy po złej stronie byliby wyposażeni w blastery, stroje szturmowców oraz plecaki odrzutowe. Gracze po jasnej stronie zaś byliby rebeliantami, czyli postaciami z Fortnite przeciwko Imperium, a do strzelania mieliby dowolną broń ze świata Fortnite, którą uda im się znaleźć. Możliwości na tryby okresowe jest nieskończenie wiele. Po złej stronie może dowodzić Kylo Ren, Boba Fett, Palpatine czy nawet dyrektor Krennic. Jasną stroną mógłby dowodzić Luke Skywalker, Yoda, Han Solo, księżniczka Leia itd. Jak już mówiłem, możliwości nie brakuje. Możecie kojarzyć grę Star Wars Battlefront. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zostały wydane dwie części tej gwiezdnej strzelanki. W obu częściach był tryb skupiony na walce bohaterów i złoczyńców. Bardzo dużo grałem w jedynkę na PS4 i w skrócie, to było super. Przygotowanie czegoś takiego do Fortnite na pewno byłoby ogromnym wysiłkiem ze strony Epic Games i bardzo mocno trzymam kciuki za nadejście takiego trybu. Inny pomysł na tryb okresowy to bitwa statków kosmicznych. To byłaby taka przyróbka trybu okresowego Air Royale, który był w 9 sezonie. Air Royale to inaczej mówiąc bitwa samolotów. Tym razem jednak byłoby to w klimacie Gwiezdnych Wojen. Po jasnej stronie walczyłyby X-Wingi rebeliantów, a po ciemnej stronie TIE Fightery. Ponadto wszystko na miejscu trzecim – wyzwania. Idealnie do takiego wydarzenia pasowałyby misje, za które do odblokowania byłyby przeróżne nagrody. Przedmioty, punkty doświadczenia, ikony sztandaru. Podczas wydarzenia Borderlands za zadanie mieliśmy spotkać się z robocikiem. Na tę okazję za to takie samo wyzwanie mogłoby wejść do gry, ale musielibyśmy znaleźć na mapie Arduditu lub Bile, BB-8. Reszta wyzwań skupiałaby się na samej rozgrywce w trybie okresowym. Typu rozegraj daną ilość meczy w trybie okresowym, zdobądź eliminację przy użyciu miecza świetlnego, wygraj mecz po jasnej stronie lub po ciemnej stronie i tak dalej. W nagrodę za wykonywanie tych wyzwań do odebrania byłyby ikony sztandaru, na przykład ikona nowego porządku czy Imperium, a za wykonywanie wyzwań poświęconych jasnej stronie ikona rebeliantów czy republiki. Do tego jakaś lotnia. Myślę, że X-Wing byłby do tego idealny. Jest smukły i dobrze by wyglądał w zmniejszonej wersji. Zamiast takiej lotni może jakaś Star Warsowa parasolka za wygraną w trybie okresowym. Na miejscu drugim przedmioty kosmetyczne. Na początku wspomniałem o stroju szturmowca, którego już można kupić. To bardzo ładny skin, ale jest jeszcze tyle możliwości. Sam szturmowiec mógłby otrzymać style, które nawiązują do różnych części Gwiezdnych Wojen. Poza tym do sklepu mógłby trafić strój wielkiego złoczyńcy Darth Vadera, albo jego wnuk Kylo Ren. Dla kontrastu Luke Skywalker albo Han Solo. Kurczę, no tutaj można nawijać w nieskończoność, naprawdę. Gwiezdne Wojny są pełne fajnych postaci. Trimix na swojego YouTube'a wstawił koncept, jak mniej więcej wyglądałby Obi-Wan Kenobi w Fortnite. Stworzył go on, przekolorowując istniejące już ubiory postaci. Wygląda nieźle jak na koncept. A wy co uważacie? Na nasze plecy za to jakiś droid. Ponownie wspomnę o Borderlands.
ponieważ podczas tamtego wydarzenia można było kupić postać z plecakiem droida. I to jest bardzo dobry przykład na to, że Fortnite jest miejsce na droidy, jako w cudzysłowie zwierzątko na plecy. Spójrzcie na to. To koncept przedstawiający pakiet muzyczny Gwiezdnych Wojen. Dwie wersje. Jedna to główny motyw muzyczny Lorda Vadera. A druga Gwiezdnych Wojen. Myślę, że na pierwsze oddzielne miejsce na tej liście zasługują miecze świetlne. Nawet nie wiecie, jak bardzo nie chcę, aby Fortnite przegapiło okazję na dodanie mieczy świetlnych jako zbieraki. Najbliższe, co mamy do mieczy świetlnych w Fortnite dzisiaj, to ten oto zbierak. Wydaje on dźwięk podobny do miecza świetlnego, ale to nic w porównaniu do oryginału. Miecze świetlne świetnie wyglądają, świetnie brzmią i świetnie tną. Miecz świetlny wszedłby do sklepu pewnie w cenie 800 fałdolców. Jako dodatkowy styl lub oddzielny skin mógłby trafić miecz Kylo Rena. Słuchajcie, chyba nie mogę bardziej podkreślić tego, jak bardzo chcę miecz świetlny w Fortnite. Nawet z takiej formy miecza świetlnego byłbym bardzo zadowolony. Choć o wiele bardziej chciałbym zobaczyć klasyczną wersję. I to tyle. Koniecznie podzielcie się waszymi pomysłami czy poprawkami w komentarzach. Mam ogromną nadzieję, że Fortnite coś jeszcze przyszykuje na premierę filmu w grudniu. A ten szturmowiec to dopiero szczyt góry lodowej, jaką jest tona nowej zawartości o tematyce Gwiezdnych Wojen. Jeśli to tyle, to no okej. Ale współpraca z Johnem Wickiem czy Avengersami zaowocowała trybami i wieloma przedmiotami do Fortnite. Myślę, że Gwiezdne Wojny stać na tyle samo. Jeśli nie więcej. W końcu to Disney. A Disney przecież też stoi za Avengersami. Więc pozostało czekać. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.